Przyjechał już najlepszy operator podnośnika dostępny w Częstochowie i ciśniemy go, ciśniemy ciąć tego orzecha, ten kabanek. Zobaczymy, może stąd wyjdzie jeszcze jakaś deska, jakiś fajny plaster. Jest mocno wygnity tutaj przy pniu. Widać ogólnie same konary są już mocno wygnite, więc no nie powiem, że no nie łudzę się zbytnio, że może tutaj być coś fajnego w środku, no ale zobaczymy. Mamy tutaj już pierwszy problem. Nie wiadomo, czy się rozłożymy tutaj, czy... Jak coś, to najwyżej podkujemy w domu, nie? Tak, tak. Się w dom wsuniemy, do piwnicy. Siatkę też możemy zremontować. No, siatkę też możemy tutaj zremontować ewentualnie. To małą z wczoraj, tylko nie jest ładowana bateria, ona jeszcze porobi. Nie, weźcie ją z walizki tej czarnej. Ten pistolet. Małą? Tak, bo tamta jest nienaładowana. Pany, jak to układacie tak, to tak, żeby ładowarka pod to podjechała. Bo tu jest rynna, już nie podjedzie. Mogę to tam walnąć? Może, bez problemu.
Remciu, w poziomie wszystko. Zobaczcie widzowie, jakie to wszystko jest wygnite tutaj. To nie jest gość z pierwszej łopanki. Kurwa, łańcuch. Nie klij tak. Idealny, kurwa. Kurwa, tu defrontu. Kręciłby, kurwa. No ile nam to zajęło, Majte? No to dobry operator, to nam szybko zajęło, nie? 15 minut. Szybka akcja. Nie, no, wiesz, widzę, że zmarzłeś trochę. No wiesz, jak siedzi, stoisz i nic nie robisz, no to bardziej nic nie robisz. Ale dobrze powiedziałeś. Wszystko leży na ziemi, majstry. Teraz trzeba to posprzątać, bo tu już połowę to chłopaki posprzątali. I zobaczymy, co tam w tym pniu w środku, ale
Ale słuchajcie, nie wróżę temu orzechowi, kurczę, fajnej deski, niestety. Tu nawet widzicie, z konarów nic nie wychodzi, więc tam na 99% nic nie będzie. Drugi film na niedzielę, do zmontowania. Orzech to jest najgorsze drzewo do później sprzątania. Wszystko pohaczone. Dobra, będziemy go dociągać jak go natnę. Dobra, spróbuj dociągnąć trochę. Oj, tak. Nie ma dociągnięcia, nie? Nie wiem, zobaczymy. Pięknie. Tak jak widzicie, widzowie, nic z tego nie będzie. Mogła być z tego deska, ale niestety deski nie będzie. Nawet plastra nie będzie.
Słuchajcie widzowie, temat wyciągarek był często poruszany w komentarzach. Jak sami przed chwilą widzieliście, no my korzystamy z takiego rukcuga. Wyciągarka dosyć nowa w naszej stajni, bo mamy ją około miesiąca, dwóch. I powiem wam, że przez te kilka lat żeśmy przetestowali kilka różnych patentów, od wielobloczka 6:1 po ręczne kręcone wyciągarki. I to jest, z ręką na sercu, mówię wam to całkiem szczerze, najlepszy patent jaki może być, najlepsza wyciągarka jaką do tej pory mieliśmy i raczej przez długi czas jej nie zmienimy, bo robi niesamowitą robotę i nie tylko przy takich kłodach jak dzisiaj, ale też przy dużych drzewach. Wycinaliśmy takie sosny leśne, duże, 30-metrowe sosny i jaką to ma siłę przeciągania drzewa pochylone w kierunku przeciwnym. Pochylone w przeciwnym kierunku do obalania, przeciąga niesamowicie całe duże sztuki. Na rynku jest dostępne wiele wyciągarek, wiele ciężkich wyciągarek, kiforów, rukcugów, ale my potrzebujemy coś, żeby to było silne. Mam na myśli coś do 2 ton maksymalnie uciągu, żeby to miało, żeby to było silne i lekkie, mobilne, bo pracujemy w różnych miejscach, tak jak widzicie. Nie mamy możliwości wjeżdżać sobie ciągnikami, naciągać traktorami drzew, bo no tak jak widzicie, tereny, na których pracujemy, to są z reguły tereny jakieś zurbanizowane, ciasne przestrzenie, więc szukamy sobie wtedy jakiegoś punktu zaczepienia, no tak jak w tym przypadku widzieliście drzewo. I do takich rzeczy się mocujemy. Możemy sobie z taką wyciągarką jak ta, możemy sobie wejść praktycznie w każde miejsce i nawet jeżeli nie ma punktu zaczepienia, jest możliwość do niego zrobienia takiego punktu kotwiącego do ziemi. Takie szpile 80-centymetrowe, oko, kotwimy to do ziemi i spokojnie możemy wtedy to uciągać. Czyli tak jak widzieliście, no mobilność tej wyciągarki jest niesamowita. I tak jak przy każdym narzędziu, przy pilarkach, przy rębakach, no zawsze może być większa, zawsze może być silniejsza. Tylko ja powtarzam, że co komu do pracy jest potrzebne. Tu nie jeden by się zdziwił, co ta wyciągarka, co ten rukcuk może zrobić, co on potrafi. I słuchajcie, nowa taka wyciągarka kosztuje 700 zł. Chyba teraz, tak. Teraz na polskim arborysie, 700 chyba teraz kosztuje. No plus liny, plus takie pierdoły w granicach, w zależności też jaką linę kupicie, w granicach 1,5 koła na tą chwilę się możecie chyba zmieścić. 600? Nie, 700 chyba kosztuje. Ile jestem? 700 chyba nie płaciłem, nie? No, 700. 700 kosztuje. A, i tak jak widzieliście też na wideo, kolejną zajebistą zaletą jest to, że jedna osoba może spokojnie ją obsłużyć, uciągnąć, nikt inny nie musi trzymać. Tak jak mieliśmy poprzednią kręconą, no tam był minus ten, że jedna osoba musiała kręcić, trzymać, druga kręciła. Tu staje jedna osoba i naprawdę niewielką kobieta by spokojnie, wydaje mi się, uciągnęłaby jedną ręką tą linę na tej wyciągarce. Takie są tam fajne przełożenia porobione. Jest to zajebiście solidne. Widać, że to jest kawał metalu, a jednocześnie jest to lekkie. Także tu gorąco wam polecam. Mimo, że nic z tego nie mam, to na polskim arboryście, jakbyście chcieli takiego rope pullera kupić, to śmiało możecie klikać i kupować. Do orzecha, moi drodzy. A co do orzecha, moi drodzy, tak jak widzicie. Tu. Tak jak tu widzicie. Orzech ścięty. Praktycznie wszystko wywiezione. Co mam wam powiedzieć? Taka robota. Przy piątku.